You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, what's your time no more. Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym Witam wszystkich serdecznie z tej strony ponownie Gajwer. Dzisiaj odcinek typowo polski. Nie motovlog, ale dzisiaj zmieniamy wydech w Kawasaki Z700. Nie, już odruchowo. Kawasaki Z900. Chcę teraz, żebyście zobaczyli porównanie, dlatego odpalę najpierw motocykl na wydechu oryginalnym. Czyli tu jest oryginalny wydech dedykowany Akrapowicza z tym DB Killerem i tak dalej. Także postawię to kamerkę na statyw, żeby później tak samo nagrać dźwięk na tym drugim wydechu. Zaraz zobaczycie jakim. Nie będę wam na razie zdradzał. Także posłuchajcie tego trochę, a motocykl zakurzony, bo stał. Ja dzisiaj przyjechałem rano z Holandii. Mam dosłownie kilka godzin na to, żeby się ogarnąć na następny wyjazd, bo jadę za chwilę. Ale nie mogłem sobie odpuścić i nie zmienić tego wydechu. Także klapki na nogi, jak to mówią, i jazda. Także teraz podpinamy się tutaj na statyw i posłuchajcie, jak brzmi to na oryginalnym wydechu. Kamera jest na statywie, odpalamy motocykl. Co prawda wydech już jest odkręcony, bo już zacząłem robić, ale stwierdziłem, że nagram jeszcze dla przykładu. Dobra, nie będę przedłużał. Odpalam. Mam nadzieję, że nie wyleci końcówka. Dobra, teraz demontujemy wydech. No to teraz może posłuchajcie, jak brzmi Z900 bez końcówki w ogóle, na oryginalnym katalizatorze i tak dalej. Jaka jest różnica? No trochę będzie głośniej. No i dobra, to by było na tyle. Teraz zabieramy się za montaż, czyli ja wam pokażę, co będę robił. Muszę odkręcić tą śrubeczkę, jeszcze tą śrubeczkę, zdjąć czujnik, odkręcić 8 śrubek tutaj od kolektora. Ojej, ciepłe. Kurde, trochę zagrzały się. Od 8 śrubek od kolektora, w sensie no, od końcówek wydechowych, nie wiem jak to powiedzieć. Kolanek. 2 śrubki na każdy cylinder. Pyk, pyk, pyk. No i jeszcze jedna śrubka, która trzyma wydech z tej strony. I zdejmuję całe te niepotrzebne ustrojstwo. I zakładam takie rureczki. Nie trzymaj ich. No, wyszło. I co? No, opad. Poruszaj. Opad. Wyszło. Czekaj, bo film to blokuje. Znaczy, coś tutaj blokuje trochę. Opa. Kurwa. Jak to dużo waży. Jakie to jest ciężkie. No i dobra. Moi drodzy, to jest oryginalny kolektor, proszę bardzo, 4 rury. Tu mamy katalizator po środku. Nie wiem, czy to widzicie, czekajcie, tutaj jest katalizator. A na końcu puszka wyciszająca. To wszystko idzie do wyrzucenia. Nie dosłownie. Teraz będzie wydech Ducato Nima. A teraz, tak, teraz będzie wydech renomowanej marki, model Katanima. Tylko teraz muszę tak, umyć rączki i założyć jakieś rękawiczki, no bo jak to tak? Do nowego wydechu. Zaraz wracam. Dobra, mała aktualizacja. Pierwsze 2 rurki założone. Jest tak gorąco, że zaraz wyjdę z siebie. Na szczęście mamy pomocnika. Jest w pytę. Pan Burza? Tak jest. Pan Burza pomaga? Chyba by dobrze. R6 naprawione jak coś. A właśnie, jakbyście pytali, R6 naprawione. Tylko nie ma czasu na jazdę. A no właśnie. Człowiek, a bierzycie. Człowiek zapracowany. Tak to wygląda, mam nadzieję, że będzie nas słychać cokolwiek. No pewnie, że też. Kurde, znowu te koło. Dlaczego? Dlaczego? Nie mogę teraz. Chuja. O kurwa. Na ten sposób naciągnięcia. Nie wiem, czy ja mam trzymać tą zetę, czy coś? Nie. Ofrę się kurwa o nią tak dla bezpieczeństwa. Siedzi? Jak najbardziej. Bardzo dobra robota. Jedno siedzi.
Ale jest problem, jak ja z tamtej strony to zrobię? No właśnie, o tym mówiłem. No to jest kurwa gorszy problem. I kleszczami nie lepiej ci tam. O kurwa! Zagrało się kurwa, jak cię gibło. Ale dobrze, chociaż wiem, że dobre sprężyny. O, to będą dobre kleszcze. Ten nie pierdolony mam. Tak łatwo. O, to ja są idealne do takich zabaw. I kurwa, co z tego, że idealne jak... Siły w rękach nie ma. Aaaa! Jak mi szczeliło palucha. Dobra. Mamy to? Siedzi? Mamy to. Mamy to. O, no i prosto. Kurwa, po robocie. Pal to pera. Odpalimy to bez tumika na razie. No to moi drodzy, Z900 na przelocie, bez tumika końcowego. Ja pierdolę! Ale dym. Uoo! Ale jebło! Dobra, trzeba przykręcić ten wydech. Bo bez przykręcenia to nie ma opcji. Jo! Co to było? Tylko marchewa od razu poszła. Ej, przecież nawet się śnieni nie zagrał dobrze, ani nic. No to moi drodzy, efekt końcowy. A w sumie mogę wam pokazać, poczekajcie, zdejmę ze statywu. Proszę bardzo. Tak wyglądają rureczki, bardzo dobra robota. O, proszę bardzo, i końcówka Austin Racing. Choć niestety będę musiał ją zmienić prędzej czy później. Dlaczego? No, zobaczcie sami. Będę musiał założyć z powrotem tamtego akrapa, ponieważ tamten akrap ma DB Killera, a bez DB Killera to raczej nie ma miejsca. Ale na pewno parę vlogów. Czekajcie. Ale na pewno parę vlogów nagram, tak jak teraz. Posłuchajcie tego. Zadrzało. Dobra, nie zwracajcie uwagi, że jest brudny. Moi drodzy, jest za głośno. Austin Racing to jest przesada.